Okej, okay, to była skaczka. A więc robimy dzisiaj content ze Szwajcarii, raju na ziemi w Europie. I zrobiliśmy już tutaj taką siarę. Wszystkie kamyczki to są człowieczki. Pogadaj, to było odniesienie. Przyjeżdżaliśmy tędy 2 lata temu i się zatrzymaliśmy na siku i ja Bamek. No i teraz tu jesteśmy znowu. Love, love, fajna. No tak. Ujęłaś to. Tutaj wszyscy są bardzo cicho. My zrobiliśmy już tutaj taką siarę, że wstyd tu przychodzić. Wszystkim. Za tydzień nie będziemy tu chodzić. Zaraz wybuchnie. Zobacz, jakiego masz tłumacza. To jedyne, co było słyszeć. Nie nasz psychiatryk dla bogaczy. To jest mój outfit na chodzenie sobie. Zacznijmy od tego, jaki mam widok z łazienki, kochani. Tego się nazywają kurki wodne. Gram w filmie. Cześć, że jestem tak... Pyszna? Czy tak można w ogóle jechać? Nie pisało, że to... Nawigacja pokazuje, że idziemy. Really no stress and that could lead me to the bottle. Thankful I'm blessed just because of my survival. Drinking liquor to the break of dawn until they waste it. I promise I'm not hating on it, but if I'ma get faded, it's a big component. Guys, this is cool, Jeff. To jest przystanek. Ej kochani, próbowaliśmy dotrzeć nad jezioro, które sobie wymyśliłam i aktualnie jesteśmy w chmurze. A no, może znajdziemy to jezioro, może nie, ale podoba mi się to. Ledwo oddycham, ale jest fajnie. No spójrz co? A w tej sytuacji okazało się, że jesteśmy jeszcze wyżej niż byliśmy. Cały czas jechaliśmy pod górę i jakiś pan nam pomógł i okazało się, że to jest normalnie miasto, chmurami, nie? Więc no i wiemy gdzie iść. Godzina drogi pieszo. Uważajcie na kupę. Tak. Shit. O, tata idzie. Jest tak jak widzicie. Jadę normalnie w sambach po górę. Idziemy. Nie poddajemy się. Podsumowując, nie bardzo wiem, co aktualnie robimy ze swoim życiem. Ale ze świąt jest jezioro. No i pada. Ale dam radę. Jest przecudownie. O, tylko jestem mega chora. Ale tam są skały, jak? Zobaczymy, jak temperatura. Ona jest gorąca. Widzisz, jakaś rodzina góralska.
Karel. Staję na kamieniu. Ale gdzie? W Alpach. Jakich? Szwajcarskich. Robo z niego będzie. Czemu on nie oddycha? Zaczęło się bardzo. O dobra. Dobra. Hop. Teraz wracamy. Nie mamy wody. Nie mamy wody. Shit. Tam gdzie dźwięk dochodzi. To nie można mówić zwierzaczki, bo to są ludki. Tak, wszystkie kamyszki to są człowieczki. Skąd wiesz? I oni się potem budzą. Nie oglądasz bajki? No. To było bajce. A bajce to... No, ale to są to bardzo dobre ludki. Kochani, jesteśmy w krainie Elzy. Ja w sobie, tam. Gdzie była kręcona kraina Elzy. Albo tu. Jesteśmy już blisko auta. Potrzebuje się napić. Ogólnie jesteśmy tu chyba 4 godziny, łazimy. No i nie mamy nic do picia, by zresztą... Nie, pomoże. No mieliśmy Red Bulla litrowego. Tak. Bo mówiłeś, że blisko jest jezioro. I gotta move regardless. Putting in the effort, building up a forge. The conversation with Mary got me feeling gorgeous. No dobra. Mamy takie coś. Okazało się, że to dziadko na niemieckie i francuskie. A więc teraz jedziemy tam na wodospad. Patrzcie, my tutaj śpimy. I telefon jest na grzybach. Ach, mamo, widzę. Chyba halucynogennych. O, wrócił do nas. Okej, okay. A więc ogólnie myśleliśmy, że jesteśmy w tym samym miejscu. W sensie jechaliśmy tą samą drogą, tylko skręciliśmy w prawo, a nie w lewo. Teraz jesteśmy w lesie. Nasze zakwasy dostały zakwasów. Ale za jakieś 7 minut będziemy przy wodospadzie. Myself today, thinking how have I changed? How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. And all I have to do is laugh it off and sit and I don't know why. A wiecie ludzie z tego parkingu? Jak ci? Od tych aut? Łażą. Tak jak szliśmy, to śmijaliśmy dwie pary. No, ale... Hej, baby! Piękne! Kto to widział takie piękności? Kto to widział takie piękności? Jezus! Nie było z tego. Mac and cheese. Ja ogólnie nigdy tego nie jadłam. I wygląda jak mac and cheese. Kurde, spaliłaś to podniebienie? Poletki takie mega top pyszne. Czułaś? To jest mega top pyszne. Tu w ogóle coś, czego w życiu nigdy nie jedliście? Bolognese Knorre. Skończmy tak. To może co? No może. Okay, właśnie wstałam. My w rumie tak powiem. To wygląda, to naprawdę wygląda jak Hawaje. Do you remember that night we met? Thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when... Okay guys, to jest najlepszy chleb ever. Te dziwne rzeczy też są. Best ever. Co nie? Słuchajcie, chleb jest ja tutaj pieczony. Ten chleb, on jest sami tutaj pieką, jest cieplutki. Bez przesady. Tutaj jakieś kremy też są. I widok, of course, musi być widok. Ostatnie minuty w naszym hotelu w Szwajcarii. Byliśmy tu w sumie
pełny dzień, wieczór i dzisiaj ranek i jeden pełny dzień nam starczył, na pewno nam starczył. Przed nami kolejna destination, także to do Włochy, to będą Włochy. Kocham Włochy, ja we Włoszech ostatni raz byłam 2 lata temu, więc ja się mega jaram, że jedziemy. Podsumowując wyjazd, bycie tutaj, ale opowiem wam o plusach i minusach, które tutaj zauważyłam. Plus jest taki, że wszędzie jest tutaj natura. Jest spokój, jeśli chcecie sobie oczyścić umysł, odetchnąć od na przykład większych miast, ciągłych imprez. Jest to bardzo czysto, nie ma robali. Jest to bardzo dużo starych ludzi. Jest za spokojnie dla mnie, nie ma imprez, nie ma młodzieży, przynajmniej tutaj, pewnie są, wiecie, w stolicy. I minusem jest jeszcze jedzenie, bo no jakby było ciężko. Akurat tutaj śniadanie jest to tutaj, bo najlepsze śniadanie, jakie jadłam w tym roku, prawdopodobnie. I naprawdę i najlepszy chleb, jaki jadłam w moim życiu. Więc mega plus śniadanie w hotelu, aczkolwiek jedzenie w restauracjach, w supermarketach. No. Takie średnie. Więc teraz lecimy na Włochy. See you w następnym odcinku. Włoszech. We did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you. I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you.